Halo Warszawa? Przerówić dokładnie? Dobra, to weź jakiś krzyk radości. Doctor Octagon, jesteśmy jeszcze nie w pełnym składzie, ale tutaj jak widzicie jakaś ekipa filmowa, co to się będzie działo? Co to będzie się działo? Będzie się nagrywało. Tak, robią tutaj reportaż o Just Freestyle. Tak. Ale nie, no tak naprawdę zaprosił nas tutaj sam mistrz świata Michał Rycaj. Ponieważ tutaj przybliżę wam. Michała Rycaja, wielokrotnego mistrza świata. Będzie udzielać wywiadu dla jakiegoś... Może ty powiedz, co to za wywiad jest. I tyłkiem się obrócił. Ty może powiedz, co to za wywiad, co to w ogóle za skupowisko? To się teraz dzieje, tak? Tak. No to jest spotkanie freestylerów, które zostało zorganizowane przez Michała Rycaja przy okazji tego, że jest kręcony materiał o tym właśnie Michale Rycaju. Gdzie Michał Rycaj pomyślał, że można byłoby zrobić ciekawy materiał i przy okazji dodatkowo zrobić obopólne korzyści dla lokalnych freestylerów, którzy będą gdzieś tam w tle za Michałem Rycajem. Nie, żartuję. No po prostu robimy meeting, przyjechała ekipa filmowa i pomyślałem, że fajnie będzie pokazać kogoś po prostu poza mną, prawda? Jakieś inne twarze. Też środowisko freestyle'owe. Środowisko freestyle'owe, żeby pokazać, że jest ciekawsze niż moja osoba. Gdzie będzie można to obejrzeć? Wiem, że u nas na Polsacie Sport będzie emisja. Najwcześniej za 2 miesiące. No i oczywiście zrobiło się bez Michała Rycaja. Dobra, dziękuję ci za obszerną odpowiedź. No to co, idziemy grać. No. Na razie małe skupowisko. Siema. To jest pan Michał Rycaj V2. Co? Chyba Daniel Dedech. Jaskrut. Niebieskich włosów ci brakuje jeszcze. Zielonych. Zielonych teraz. A teraz nie. Teraz zielonych. Ja się znam na kolorach, zielonych. Tak. Tutaj mamy Zgaca. Skaca. Skacowany. Dominik Kaca. Dominik ma kaca. Jezu, też chcę takiego klipera umieć. Nie. Jezu, kto to idzie? Kto to idzie? Witamy na meetingu. Witamy gwiazdę, największą gwiazdę. Na ciebie właśnie czekaliśmy. Jak się czujesz? Czuję się fajnie. O, Progres zmienił fryzurę. Czekaj, to już pewny transfer. No to nowy nabytek Just Freestyle. Progres, a.k.a. Progresivo. Czekaj, zdjęcie z menadżerem. Zdjęcie z menadżerem. To tutaj piękna koszulka. Dobrze. Pokaż jakiś trik. A menadżer, gdzie twoja koszulka? Ty nie musisz mieć koszulki, wszyscy wiedzą, że jesteś Just Freestyle. No właśnie. No. Się ma, się nie ma. Jest! Tak chciał zrobić. O! Bryniar przyszedł! Bryniar, chłop, jak cię dawno nie widziałem. Ten gość miał kontuzję kolana przez długi czas. I właśnie to jest epic powrót. Epicki powrót. No, staramy się.
stabilnie to. W czasie jazdy. To nie ma we wsi. Kurde, to nie ma wsi. W wielu próbach zrobiliśmy kółko, a wszystko się udało dzięki? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Dzięki Łukaszowi. Przyszedł i od razu zrobiliśmy wszyscy. Takie reportaże tu idą. Janek, będziesz sławny! Yeah, man! Jak w GTA! GTA San Andreas, wiesz. Okay, wait. CJ spotyka Big Smoke'a. Oh, yo, what's up, CJ? Trymas to zajebiście robi. You are... One more time. You are a great actor. Yeah. Yeah, man. Powiedzcie mi, co to jest za kanał telewizyjny? To jest kanał zrzeszający aferowców.
Janek, Janek, gdzie jesteś? Gdzie jest Janek? Nie wiem. Jezu, to przez tą koszulkę. Dobra, już widzę cię. Tak. Ale kamuflaż. A ciebie to widać. Czerwony się rzuca w oczy. Yoga pod Pałacem Kultury. Wow. To jeszcze nie koniec. Bateria mi pada, więc dawaj. Wow. Jest jedna prośba. Ile trenujesz? Dosyć długo, żeby zrobić coś takiego.